niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił silnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i pomóż na nią ręce, bo ocalała i żywa. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przyłożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł do przyłożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu nic z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przyłożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawy i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Wziął dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał im z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Szanowni parafianie, drodzy goście, uczestnicy świętych misji parafialnych, które dzisiaj kończymy. Jedna z pani wychodzi dzisiaj z kościoła o porannej mszy świętej, mówi do księdza: tak naprawdę te misje święte dopiero się zaczynają. To jest jak ziarno zrzucone w ziemię. To ziarno potrzebuje teraz umrzeć, jeżeli ma wydać plon. 100-krotny, 60-krotny, 30-krotny. Ale musi być wrzucone w ziemię. I rzeczywiście był to czas siania słowa i właśnie był to czas, kiedy gromadziliśmy się właśnie w tym słowie, w sakramentach, by umacniać naszą wiarę. Panie, przypuszcz nam wiarę. Kiedy czytamy Ewangelię mówiącą o wskrzeszeniu córki Jaira i wspominamy Ewangelię, którą rozpoczynaliśmy nasze misje święte, to można powiedzieć, że te dwie Ewangelie stanowią pewną klamrę, która spina cały czas tych misji świętych. Nic się nie dzieje w tych przypadkach. Ale kluczem, które czyta pierwszą Ewangelię z zeszłej niedzieli i kluczem, który czyta Ewangelię dzisiejszą, to jest sen. Pamiętacie tydzień temu wołanie: Panie, ratuj nas, giniemy, Panie, obudź się! Apostołowie, zatroskani o swoje życie, patrzą na wprost wzbijające fale, te bałwany uderzające w łódź, która niemal się wywraca. Robią wszystko, co w ich mocy, i wreszcie wołają do Jezusa: Panie, ratuj, czy ci nie obchodzi to, że giniemy? Można powiedzieć, zupełny zwrot. Dzisiaj Jezus jest aktywny. Jezus jest wśród tłumu. Zewsząd na Jezusa napierają. W tym fragmencie czytam krótszą wersję, ale jest jeszcze mowa o tym, że kobieta cierpiąca na krwotok podchodzi do Jezusa, się go dotyka, zostaje uzdrowiona. Tych ludzi jest pełno, Jezus jest w aktywności. To już nie ten Jezus śpiący z głodzi, tylko Jezus, który ciągle coś mówi, ciągle coś robi, ciągle podąża do Jerozolimy. Tymczasem śpi dziewczynka. Śpi córkę Jaira. Klamra, która spina nasze święte rekolekcje. Rzeczywiście doświadczyliśmy Kościoła żywego. Rzeczywiście doświadczyliśmy Jezusa żyjącego i działającego. Spójrzmy przez cały tydzień tych misji świętych. W przyszłym roku powrócimy w kronice parafialne. Pewnie jeszcze bardziej szczegółowo opisane i
niż ja jestem w stanie to teraz zrobić. Poniedziałek, ślad do dzisiaj. Kosz, który stoi w przedsionku dla tych, którzy są może po raz pierwszy po tygodniu w kościele, się dziwią, co tam jest. Czy to może kiermasz? Ciekawe rzeczy. Piękne murzyńskie maski z modlitwą szamana. Jakieś inne ozdoby religijne, innych religii. Słoniki, piękne szkło, porcelanka z podniesioną obowiązkową trąbką, znak szczęścia. Są i karty. Są i pisemka dla dorosłych panów. Są różnego rodzaju monety. To wszystko tam jest. Poniedziałek to był moment wyrzeczenia się zmarł. Jak można zaprosić Jezusa, jeżeli w domu człowiek ciągle się otacza pogaństwem? Jak można odczuć Jego działanie, kiedy to całe diabelstwo jest wśród nas? Są tam książki o drodze, o różnych innych trenerach personalnych, mentorach współczesnego świata. To poniedziałek, wyrzeczenie się zła. Jeszcze dzień bez Komunii Świętej. Już niektórzy szemrzą, dlaczego nie idziemy do komunii? A tu jeszcze drugi dzień. Dziesiątki ludzi rozpowiedzi świętej i spowiedzi misyjne, mówiąc tak bardzo, bardzo ogólnie, które często dotykają takich spraw zadawnionych, rano noszonych może przez długie lata, które gdzieś w tych okazjach misji świętych zostały odkryte. I tak jak rana, jeśli ją oczyścić, musi się nawet odkryć. I Jezus uzdrawiał, dotykał tych ran. I wreszcie znowu dzień bez Komunii Świętej. I znowu tęsknienie. Kiedy wreszcie ta Komunia Święta? I przyszedł ten moment, kiedy w środę wyznawaliśmy wiarę. Najpierw zapalenie świecy, wiary, świecy wiary. Płomień świecy, który miał wskazywać na wiarę, która ma płonąć, bo tylko płonąca wiara jest w stanie zapalić. Nie co się tkwi, to co płonie. I później całymi rodzinami podchodzenie tutaj do ściennicy, zanurzenie ręki w wodzie krzyku i znak Krzyża Świętego. I naraz wszyscy zrozumieli, że pandemia i śmiercionośny wirus siedzi w tej wodzie poświęconej. Boże, żyjemy. Czyż Jezus się uzdrawia? I wreszcie Eucharystia, czwartek, czas adoracji, o 24:00. Kościół ani przez chwilę pusty. Patrzenie na Jezusa, opalanie się przy Jezusie. I wreszcie piątek, bo kto kocha, ten idzie pod krzyż. I nie tylko krzyż, który tutaj mamy pięknie wyeksponowany, ale krzyż taki realny, prawdziwy, poprzez sakrament namaszczenia chorych, cierpienie, starość, dolegliwość. I wreszcie także z wizytą u chorych, właśnie w tych domach krzyża, tak można było powiedzieć. Także krzyż tych, którzy opiekują się chorymi, cierpiącymi, potrzebującymi. I może być wczoraj taki najbardziej czuły, wzruszający moment, kiedy to cały Kościół, cała, można być nawet główna, od samego początku i na pierwszym, na drugim szy, para za parą, twarzą w twarz, małżonkowie, którzy przy Chrystusie, przy Kościele obecnym chcą ponowić akt ślubów małżeńskich, a później takie tkliwe momenty błogosławieństwa dzieci przez rodziców, syn, córko, jestem z ciebie dumny, dumna, kocham cię. A później, z tego co już powiedziano, w Biedronce lodów zabrakło, bo wszystkie rodziny poleciały do Biedronki na obiecane lody z racji dnia misyjnego. Randka pewnie jeszcze w tym tygodniu dopiero się odbędzie. I można powiedzieć, każdy dzień pewnej aktywności, działania Chrystusa, który rzeczywiście przychodzi. I to, na co zwracaliśmy uwagę wczoraj choćby w rozmowach, to te poczucie wspólnoty Kościoła i w tej procesji na cmentarz pokutnej, i w tych kołysankach maryjnych na zakończenie apelów, i w tym kizi mizi na dobranoc, gdzie nie tylko swoje dziecko, tylko z tego męża czy ojca, czy męża błogosławia, ale mojego sąsiada błogosławia. I to wszystko
stało się naszym udziałem. Jezus zaproszony przyszedł. Jezus pobudzony nie zostawił nas. Co mówi nasza sytuacja? Co mówi ta Ewangelia o naszej parafii? Co mówi ta Ewangelia, można powiedzieć, o naszej ojczyźnie? Zobaczcie, że kiedy widzą Jezusa zbliżającego do domu Jaira, do jego córki, niektórzy podnoszą wrzawę, niektórzy płaczą, a kiedy słyszą, że córka śpi, śmieją się. I myśmy tego też doświadczali. I my tego doświadczamy w naszej ojczyźnie. Wyśmiewanie, podnoszenie wrzawy. Przecież jeszcze nie tak dawno nasze ulice były pełne wrzawy. Przeklono, od których więdło ruszy, których się po ludzku nie dało słuchać. Ta wulgarność, pogarda, przemoc. A to także ta wrzawa, można by było powiedzieć, która gdzieś toczy się w tych wszystkich różnych dyskusjach, gdzie chce za wszelką cenę się chrześcijaństwo wyautować, zmarginalizować. Możesz iść po ulicy pijany, nikt ci słowa nie powie. Możesz iść bluzkać na lewo i prawo, to nie jest problem. Możesz dopuszczać się takich czy innych świństw, to nie jest problem. Ale kiedy po tej ulicy idziesz z różańcem w ręku, czy w drodze krzyżowej, czy nie wstyd? Czy nie żal? Czy nie obawa, nie strach? Kiedy dyskutowaliśmy na temat drogi krzyżowej, która miała odbyć się po raz pierwszy w historii parafii, w Nowym Smolcu, które wyrosło na przestrzeni kilkunastu lat, na potężny Smolec, a matka Smolec, stary Smolec, taka malutka, zgarbiona, tak można powiedzieć w proporcji. To ileż było obaw, co nas tam spotka? Może przeklony, może wyzwiska, może jakieś inne gwizdy i tak dalej. Tymczasem, kiedy szliśmy z drogą krzyżową, ileż ludzi zerkało z okien, gdzieś za płotu. Niektórzy przeklękali. Robotnicy, którzy jeszcze do tej pory pracowali, przebywali robotę. I chyba mamy takie wrażenie, że ukończyło nas więcej drogę krzyżową, niż zaczynało. Niektórzy się dołączali. Niektórzy mieli za złe, że za późno się o tej drodze krzyżowej dowiedzieli. Rzeczywiście, można powiedzieć, różne reakcje. Jakoś tak bardzo mocno dotyka mnie to, że dziś doświadczamy w tej naszej tak zwanej katolickiej Polsce takiej segregacji, już nie rasowej, religijnej. Słyszę o dzieciaku, który wstydzi się pójść na drogę krzyżową, albo boi się, bo z tego będzie wielki hejt. Nawet dorośli zastanawiają się, co to będzie, jesteśmy bez maseczek, zrobią zdjęcia. I tu nie chodzi o pandemię. Rozpoznają mnie. Co sobie pomyślą? Ja, pobożnik, człowiek wierzący, ciemnoty, zacofanie, syn ryzyka. Dzieci, które wypisujemy z katechezy. Czasami pobawią te dzieci, ponieważ w szkole jest hejt na dzieci, które chodzą na katechezę. Naprawdę dziwne te czasy. I wrzaski, i wyśmiewanie, i może niekiedy łza się roni, tak jak w Ewangelii, bo ludzie pamiętają jeszcze dawne czasy i pamiętają, że kiedyś było inaczej. I te kościoły były bardziej pełne i ludzie bardziej byli dla siebie ludźmi. Może jakiś żal, wspomnienie, można być takie bierne. I nie ukrywam, czuję niedosyt po tych świętych misjach. Nie niedosyt spotkań, bo wystarczająco ich było. Ale czuję niedosyt parafii. Jakby tak policzyć, poranne spotkania i wieczorne, może 200 osób, może ciut więcej. Na terenie parafii mieszka ponad 8,5 tysiąca ludzi. Trudno nawet powiedzieć, jaki to jest procent. Może ułamek. Może pół ułamka. Może niektórzy się późno dowiedzieli. Może niektórzy jeszcze wiedzą, że istnieje pandemia.
Może niektórzy po prostu zlekceważyli. Dla niektórych wystarczy niedzielna msza święta, albo msza święta na Wielki Post czy na Wielkanoc. Może tak. Ale rzeczywiście jest to takie ziarenko, można powiedzieć taki zakwas, cząstka wrzucona w wiele miar mąki z nadzieją, że całe ciasto się zakwasi. To można powiedzieć takie momenty, można powiedzieć trudne, bolesne. A z drugiej strony dwa momenty, którymi się chcę z wami podzielić, które mnie bardzo budowały. Po pierwsze, praktycznie przed misjami, może pół roku wcześniej, skończyliście potężny remont waszego kościoła, szczególnie dach. I tak jak przed chwilą opowiadam, decyzja konserwatora była bardzo mocna, bezlitosna, można powiedzieć bezduszna. Na tyle wieźba dachowa jest uszkodzona przez wodę, zgnite deski, belki, że to wszystko grozi zawalenie. I jest jedno wyjście. Albo budujecie na nowo wieźbę dachową, wymieniacie dachówkę, albo też zamykacie kościół, bo stanowi zagrożenie. I tak sobie myślę, na tak niewielką wspólnotę uczęszczającą do kościoła, to naprawdę ogromny wysiłek finansowy, organizacyjny, pracy, cierpienia i tak jak nowy. Pewnie, że gdy popatrzycie na swój kościół parafialny, to było moje pierwsze skojarzenie, kiedy tu przyjechałem w sobotę, wszedłem, myślę, o Boże, ileż tu jeszcze roboty. Popatrzę na te ławki, na to wszystko, myślę, o Boże, gdzie ja jestem. To prawda. I tej roboty pewnie starczy dla jeszcze następnego proboszcza, może jeszcze następnego. Ale ten fakt odbudowania dachu, żeby nam na głowę nie leciało, że chcemy ochronić ten kościół, że nie chcemy, żeby ten kościół był zamknięty, to już jest dobry znak. Nadzieja, że nie umarła, śpi. Teraz trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ten kościół nie był pusty. I druga rzecz, też bardzo dla mnie pozytywna. Z jednej strony niedosyt. Co to jest? Tyle pustych miejsc w kościele? A były dwa spotkania. Przy niedzieli puste miejsca w kościele? Boże! Na moim Podlasiu to nie do pomyślenia. Głowa przy głowie. Katecheza? Księża zdziwieni, kiedy mówię, że w technikum, gdzie uczę, 86% młodzieży chodzi na katechezę. Prowadzą zeszyty. Piszą sprawdziany. A kiedy trzeba przychodzić, to się leczy. Bo już swojego księdza znają. Tak się wychowują. Ale kiedy patrzę na nas i wracam myślą do naszych wspólnot, to myślę, że macie coś, co albo jeszcze do nas doszło, albo dochodzi i może nas zmiecie. Pomimo tego, że jest was o wiele mniej, to jednak nie spotkałem tu tylko przysłowiowych, nikogo nie chcę urazić, starych babci i starych dziadków. Nie było mszy dzisiaj, nie było spotkania misyjnego, by nie było tu całych rodzin. I do Pisma Świętego z całymi rodzinami, z tymi malutkimi dzieciątkami, i do wody święconej z całymi rodzinami, i te błogosławieństwo dzieci, i odnowienie ślubów małżeńskich. To Kościół żywy. I tak pomyślałem sobie, może u was jest jakość. U nas może jeszcze jest liczba. Broń Boże, nie mówię, że u nas nie ma ludzi zaangażowanych, bo to byłoby nieprawdą. Ale jeszcze u nas pławimy się, że jest od grona ludzi. U was rzeczywiście jest czas pławienia. Jest czas pławienia. Kiedy popatrzyłem na parafialną kronikę z ostatnich 2 lat, myślałem, Boże, ileż tu się dzieje? Nie sądzę, że pani Edyta podkoloryzowała i zdjęcia powklejała z innych parafii. Nie, bo widziałem tutaj znajomą twarz, znajome miejsca. Pomyślałem sobie, Boże, i ta cała wspólnota z Siloe, to taka czapa nad wieloma innymi
inicjatywami i mnóstwo zaangażowanych ludzi, tak na serio, nie na pomogwiska. I rzeczywiście Kościół żywy. I Bogu niech będą dzięki. Od płonących żagli jest nadzieja zapalić. I żeby przyjaciół ostatnie, już nie trzecie. Potrzeba nam takiego ojca Jaira, który pójdzie i zawoła Jezusa. Jaka szczęśliwa jest ta dziewczynka, która ma takiego ojca, który wbrew ludzkiemu myśleniu, wyobrażeniu, wbrew wszystkim diagnozom ludzkim, tak samo i dzisiaj tych wszystkich diagnoz, prorost jest od groma. Mówią, ona umarła, zostaw uśmiercić Pana. A on ma tyle wiary, że idzie i prosi, Jezu przejdź, nałóż ręce na moją córkę. Jeszcze nie wie, że nie żyje, jak mu powiedzą, ale on wierzy, że Jezus jest w stanie uzdrowić. Potrzeba nam takich ojców, Jairów, matek, żon Jaira, które pójdą i przyprowadzą Jezusa. Dwa takie przykłady, nie z naszej parafii, ale wiele mówiące. Przyjechałem was w sobotę, ale w piątek miałem jeszcze wizytę takiego dobrego znajomego z mojej poprzedniej parafii, Zdzisława. Pułkownik, persona Wojska Polskiego, nie ma tu tamto. Ojciec, mąż, dziadek, dzieciak już na swoim. Zdzisław nie zawsze był dobrym mężem, nie zawsze był dobrym ojcem. Kiedyś żona, aby wytrzymała, zabrała go na rekolekcje, na których on pół dnia kombinował, jak stamtąd uciec. Po pierwszej katechezie wiedział, że to nic dla niego. Patrzył tylko na zegarek i mówi, dopiero wszystko zmieniło się na Eucharystii. Nawet nie na kazaniu, na Eucharystii. Już stamtąd nie chciał odjeżdżać. I zaczął wracać do modlitwy. I mówi, że wrócił się do modlitwy różańcowej i kiedy jeszcze dojeżdżał do pracy w Warszawie, miał jakiś etap do pokonania za 30 minut, w dobry czas na różaniec. Więc Zdzisław, pułkownik, ręka w kieszeni, a w kieszeni paciorki różańca przewracane. Mówi, znałem już wszystkich, po jakimś czasie znałem już wszystkich, którzy wchodzili i wychodzili na tej stacji, na tamtej stacji. I pewnego dnia doznałem wielkiego zawstydzenia. Wszedł młody chłopak. Gdzieś na przedłubie tego autobusu czy pociągu stanął, akurat na wprost mnie. Spojrzeliśmy sobie w oczy. Młody chłopak. A ja patrzę w jego ręku na wierzchu różaniec. I myślę sobie, Boże, ja, ojciec, dziadek, pułkownik. I wstyd różańca wyciągniesz na zewnątrz. Mówię, od tamtej pory nigdy różańca nie chowa. Szliśmy na Nowy Solec, Smolec i ktoś powiedział, tu stoi ostatni krzyż. Już więcej ksiądz krzyża na Nowym Smolcu nie zobaczy. Pomyślałem sobie, a przecież mają ludzie podwórka, mają domostwa. Może mała kapliczka, może mały krzyż, może mała figura Matki Bożej. Warto tu przemyśleć, czym się otaczamy, tym żyjemy. Czy mamy się wstydzić naszej wiary? I drugi taki moment, kiedy pracowałem jeszcze na parafii, odpowiadałem za służbę liturgiczną, chłopaki powiedzieli jak zegareczko. Tam nie było problemu, jakaś asysta z biskupem, wychodzili, oni mieli to wszystko jak w mechanizmie. Byłem z nich dumny. Odprawy z lektorami, chłopy, to może nie ojcowie, ale chłopy, eleganckie, przystojne. Można było każdej dziewczynie polecić, bierz się, że wychodź za mną w podobny chłopak. I myślałem sobie, to dopiero awangarda, przy Kościele, przy Słowie Bożym. To będzie dopiero przyszłość. I był taki Przemuś. Przemuś pochodził spod Ryk. Ani był wysoki, ani bardzo przystojny. Taki Przemuś, cichy. Mało się kiedy odzywał. Jak to się wszystko później wywróciło. Dwóch dryblasów eleganckich, inteligentnych, oczytanych. Takich było życie. Jeden poszedł na studia i pierwsze, co zrobił na studiach, to pozdejmował krzyże w domach. Z
Słuchajcie, całego studia to było wino kobiety śpiew. Mówi, ja na nic nie patrzę, abym ja był szczęśliwy. Teraz jest trenerem personalnym. Ludzi uczy, jak sobie radzić ze sobą. Jeszcze się nie nauczył. Drugi ministrant, lektor, przy ołtarzu, inteligentny, elokwentny. Przez wiele, wiele lat mieszkał z dziewczyną bez ślubu. Wszystko się rozpadło. Nie wiem, jak teraz toczy się jego życie, ale chyba dalej nie pokładane. A Przemuś? Przemuś przyjechał poprosić mnie na ślub. Parę lat temu. Już jest mężem, ojcem. I mówi, że kiedy studiował, pracował tak, żeby się utrzymać. Na ręku zawsze nosił różaniec z formy obrączki. I gdzieś ktoś w pracy zobaczył ten różaniec i mówi, o, pobożniś, katol. To dopiero ciągnął. Przemuś poprosił pana na bok prowodyra, lidera, głównego krzykacza i powiedział do niego, mężczyzna, przyczepiał się twoich przekonań? Tamten zdębiał. No nie, to jak ty się od moich odczuł. Skończyły się ludzi, skończyły się dogadywania, śmiech i tak dalej, kpiny. Jeżeli będziemy wstydzić naszej wiary, to ludzie jej nie uszanują. Dlatego potrzeba nam takich jajów i wiem, że w tej paracie są tacy jajerzy, którzy pójdą po Jezusa i Go przyprowadzą. I taka zupełnie już ostatnia analogia. Zrozumiałam tylko kiedy zobaczyłem ten tekst, szykując się do tego kazania. Czas proboszcz mówi, że jeszcze kilkanaście lat temu Smolec miał już 1500 osób. Na przestrzeni lat, zresztą tutaj widać, nawet nie na nowym Smolcu, widać na starym również, dom przy domu, jak grzyby po deszczu. Przez kilkanaście lat urosło dziecko przy matce starym Smolcu. No patrzcie, dziewczynka 12 lat. Może stary Smolec patrzy z poczuciem wyższości, takiej bardziej matki, to nasze dzieci. Do tych dzieci trzeba zaprowadzić Jezusa. Niech tam się nie wydaje, że oni umarli. Oni śpią. I potrzebują jajów, którzy zaprowadzą Jezusa, by podnieść dziecko do życia. Misję, misję posłania. Nie przeżywa się wiary dla siebie samego. Jesteście od dzisiaj posłani. Panie, przyłóż na wiarę to temat tych rekolekcji, bo tylko ten, kto ma mocną wiarę, będzie się udzielił. Daj Boże, niech tak będzie. Amen.